Dzień dobry. Ciągle trwają wakacje i ciągle staram się was nie stresować tym, co się dzieje. Choć słychać te dźwięki. Staram się was nie stresować wydarzeniami, ale wydarzenia niestety nas stresują. Na początek taka uwaga ogólna. Odnoszę wrażenie, że straciliśmy kontrolę nad rządem całkowitą. Bo tak gwoli prawdy, o ile jeszcze za czasów PiS miałem przeświadczenie, że politycy PiS liczą się ze zdaniem nas, zwykłych Polaków, reagują. Czasami można było z nas straszyć, czasami zmobilizować. Reagowali. Przy wszystkich patologiach tych rządów to reakcja na te rządy była. Ta reakcja była po prostu. Teraz mam wrażenie, że ten rząd ma sobie za nic obywateli. Przykład najnowszy to przykład z 8 sierpnia tego roku, kiedy Donald Tusk naraz podpisuje z prezydentem Wołodymirem Zełenskim umowę. Umowę, którą przeczytałem w tej jawnej części, bo nikt nie zaręczy, że nie ma jeszcze części niejawnej. Ale w tej jawnej części umowa brzmi: daj, daj, daj wszystko, daj, nie odmawiaj Ukrainie. Polska zobowiązuje się do wielu rzeczy. Ukraina praktycznie do niczego. Nawet nasz udział w odbudowie gdzieś tam przyszłej, projektowanej Ukrainy jest całkowicie niepewny. A my mamy tworzyć Legion Ukraiński na terenie Polski, a więc obce wojsko na terenie Polski. To jest naruszeniem bodaj 49 paragrafu kodeksu karnego. Przeczytam to w dalszej części. Obce wojsko w Polsce, do czego ma być użyte? Gdyby Ukraińcy chcieli walczyć za Ukrainę, już dawno byliby na froncie. Ci, którzy są w Polsce, mają zupełnie inne plany. A to, że mają broń, że chodzą na strzelnice, po prostu mają inne plany. Zachodzi pytanie, jakie? Ta umowa jest całkowicie kuriozalna. Kuriozalną była już umowa z 2016 roku, której nie rozpowszechniono i którą odkrywaliśmy po latach z wielkim zdziwieniem, dopiero jak wybuchła wojna na Ukrainie po 22 roku. Tym razem okazuje się, że to za mało. Tuż dzień przed szczytem NATO, bo trwa w momencie, gdy nagrywam 10 lipca, trwa jeszcze szczyt NATO w Waszyngtonie, jubileuszowy szczyt NATO, na którym jest pan prezydent Andrzej Duda i pan premier. Tuż przed szczytem NATO do Warszawy przylatuje Zełenski i zostaje podpisana, przygotowana już wcześniej, bo drobiazgowa umowa o tym, jakie to świadczenia Polska będzie przygotowywać dla Ukrainy. Na dodatek Donald Tusk występuje i mówi, że ma wspaniały pomysł polegający na tym, że polski węgiel będzie spalany w polskich elektrowniach, a prąd powstały w wyniku tego spalania będzie wysyłany na Ukrainę i to będzie zwolnione z opłat ETS, europejskich opłat obłędnego zielonego ładu. A więc zatem o co chodzi? Polski obywatel od 1 lipca będzie płacił horrendalne ceny, najwyższe w Europie, za prąd, a Ukraińcy będą dostawać tani prąd z polskiego węgla. No niepojęte. Niepojęte. Nie mieści mi się to w głowie. Dziś Chińczycy płacą 30 groszy za kilowatogodzinę. A my płacimy już 118 groszy. Tak w przeliczeniu. Nieźle. A będzie jeszcze gorzej, bo mamy ten Legion Ukraiński wyekwipować, wyżywić, utrzymywać na naszym terytorium, a być może, że on kiedyś przystąpi do wojny na Ukrainie. Cała ta umowa jest tak niedorzeczna, tak niekorzystna dla Polski, że zachodzi pytanie, kto ją przygotował? Dlaczego została podpisana? Czy ktoś trzymał pistolet przy głowie Tuska, kiedy podpisywał tą umowę? Czy zrobił to z własnej woli? Jeżeli zrobił to z własnej woli, to albo jest nielogiczny, albo jest zdrajcą. Takie oto refleksje przychodzą mi do głowy w wakacje,
po przeczytaniu drobiazgowym, bo czytałem to przecierając oczy, ujawnionej właśnie umowy pomiędzy Polską a Ukrainą z 8 lipca. W międzyczasie oczywiście też wydarzyły się wybory we Francji i tak jak można się było spodziewać, mainstream oszukał Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które zajęło dopiero 3 miejsce. Mówiąc krótko, emigranci, ludzie obcy, wszystkie plemiona zamieszkujące Francję głosowały przeciwko Frontowi Narodowemu Marine Le Pen. I wystarczyło. Wygrał pan Mélenchon, który entuzjastycznie jest przedstawiany przez Tuska, jego zwycięstwo jest przedmiotem niezwykłego uniesienia pana premiera. A tymczasem Mélenchon ma poglądy takie oto, o których pewnie Tusk dobrze nie słyszał, bo jak zwykle wszystkiego dowiaduje się po łebkach. A więc pan Mélenchon jest największym miłośnikiem Putina we Francji, dużo większym niż Marine Le Pen, której Tusk zarzuca prorosyjskość, i jest najbardziej antyizraelskim politykiem we Francji. Od początku popierał Hamas i rozgrzeszał Hamas za wszystko, co zrobił. Takiego to polityka z entuzjazmem wychwala Donald Tusk, a w ślad za nim nieco już zwolniony redaktor Tomasz Lis. Bardzo to jest wszystko ciekawe. Soul Mission. Książka Michaela Welbecka. Michaela Welbecka. Uległość, podległość. Spełnia się teraz na naszych oczach. Oto kalifat Francja i wszystkie plemiona tego kalifatu głosują przeciw Marine Le Pen i wygrywają. I ten entuzjazm nad Wisłą jest dla mnie kompletnie niepojęty. Ale to wybory we Francji. Spójrzmy pokrótce, co wydarzyło się w tym tygodniu, który tak po wakacyjnemu troszkę i z taką pewną dezynwolturą dla Państwa komentuję. Na pewno przy wrażeniu utraty kontroli nad władzami Polski przez zwykłych obywateli warto też poruszyć inny problem. Otóż Polska jest najbezpieczniejsza i najbardziej możliwe do rozwoju stworzone są wtedy warunki, gdy jesteśmy monolitem etnicznym. W momencie, gdy sprowadza się do nas intruzów z różnych krajów, sprowadzamy po prostu niebezpieczeństwo. To jest import zagrożenia. Tylko i wyłącznie. I w tym kontekście odczytuję listy wojewodów i przedstawicieli administracji do jednostek samorządów terytorialnych o to, by udostępnili wykaz miejsc, gdzie można ulokować nachodźców, migrantów. To nie są migranci polityczni, to nie są uciekinierzy przed wojną. To są ludzie, którzy jadą do Europy, by ją zrabować, by wydrzeć jej dobrobyt i umościć się w nim. To są atakujący intruzi. To nie są żadne ofiary wojny. Powiedzmy to sobie jasno i nie słuchajmy Agnieszki Holland-Ochojskiej i wszystkich tych pań, które klepią bezrozumnie nieprawdę. To są intruzi, którzy przynoszą niebezpieczeństwo. A cóż więcej, Międzynarodowa Agencja Energetyczna proponuje właśnie, aby wprowadzić zakaz prowadzenia samochodów w niedzielę. Nie komentuję tego. Zwiększenie współdzielonego użytkowania pojazdów oraz obniżenie dopuszczalnej prędkości na autostradach. Wszystko to w imię ratowania planety. A więc mordujmy człowieka, ratujmy planetę. Takie hasło powinno przyświecać wszystkim tym marksistowskim klimatystom. Rząd Tuska po cichu forsuje zmiany zmierzające do zrównania związków osób tej samej płci z małżeństwem i normalną rodziną. Naruszanie porządku świata, naturalnego prawa, zawsze kończy się kataklizmem. Nie będzie inaczej i w tym wypadku. To jedyny mój komentarz, jaki mogę do takiej wiadomości Państwu przekazać. To, że na Ukrainie rozwija się kult Bandery i Szuchewycza, to wiemy. Ale teraz właśnie, w przeddzień rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu,
właściwie już w obliczu tej rocznicy mnożą się wystąpienia banderowskich polityków, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia na Ukrainie i którzy żądają ustawienia nowych pomników, nazywania nowych stadionów imionami tych zbrukanych krwią parszywych, degeneracyjnych morderców. Właśnie w tym kontekście zapraszam Was wszystkich 14 lipca do Domostawy w gminie Jarocin, węzeł autostradowy Domostawa. Tam odbędzie się msza polowa o godzinie 11, a potem nastąpi według cywilnego porządku złożenie wieńców, przemówienia i bycie nasze wspólne razem. Apeluję i proszę o przywiezienie flag biało-czerwonych. Będziemy mieli dron, sfilmujemy to morze biało-czerwone pod pomnikiem. Oczywiście już zaczęły się pojawiać publikacje, których treści można się było spodziewać. A więc pierwsze, natury estetycznej. Pomnik jest brzydki, pomnik jest wstrętny. To dziecko na tryzubie jest straszliwe, przeczy estetyce i tak dalej. No to jest pierwszy gatunek tych manipulacyjnych wypowiedzi. Drugi gatunek jest taki. Ten pomnik antagonizuje nas z braćmi ukraińskimi, podczas gdy oni cierpią swój wysiłek wojenny, tocząc wojnę z Rosją. No, tego też się można było spodziewać. I wreszcie trzeci nurt komentarzy, komentarze ukraińskie, to pomnik polskiej głupoty, bo co, o co Polakom chodzi, głupi ci Polacy. Wszystko to pojawia się w przestrzeni publicznej w sposób równoprawny, nie pojawia się tylko narracja polska. Że ten pomnik jest konieczny, ten pomnik jest potrzebny. Walka o ten pomnik trwała kilka lat. I nie pozwolimy teraz, aby jakiekolwiek prowokacje mediów, polityków zniszczyły tą piękną rocznicę i to piękne wydarzenie. A jednocześnie informuję, że żadni politycy nie będą dopuszczani do głosu w czasie otwarcia, odsłonięcia tego pomnika. Nie będzie żadnych PiS-owców i innych polityków. To, że PiS teraz ustami pana byłego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rau mówi, musimy się upomnieć o pamięć o Wołyniu. Co? Wy, pisowcy, teraz chcecie się upominać o pamięć o Wołyniu? A co robiliście 8 lat? Co robił pan minister Rau jako minister spraw zagranicznych? Czy chociaż raz zająknął się o pamięci ofiar Wołynia? Nie. Panu Rau nie przeszkadzały nawet banderowskie flagi w tle za nim. Pan prezydent Andrzej Duda składał wieniec w polu, a pan premier Mateusz Morawiecki składał kwiaty pod zbitym na prędce z jakiś sztachet z płotu krzyżem. To jest szanowanie powagi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej? To jest patriotyzm? Teraz się obudziliście? Teraz będziecie mówić o Wołyniu? Kto wam w to uwierzy? Na szczęście jest wielu Polaków, zwykłych, normalnych, polskich patriotów, którzy przyjadą do Domostawy i pokażą wam, gdzie jest Polska? Gdzie bije polskie serce i pamięć o ofiarach Wołynia? Dlaczego Ukraina nie chce zezwolić na ekshumację? Bo wtedy okazałoby się, jak bestialsko mordowane były kobiety, dzieci i starcy. Cały świat by się o tym dowiedział. Nie można byłoby już dłużej toczyć kłamstwa o wspaniałej historii Ukrainy. Ja wiem, że ten pomnik będzie także narzędziem rosyjskim. Będą starali się mnożyć prowokacje, żeby podgrzewać sytuację. Dlatego musimy być ostrożni, musimy wszelkich prowokatorów natychmiast usuwać i prowokatorów uprzedzam. W czasie odsłonięcia pomnika 14 lipca będą odpowiednie służby przez nas zorganizowane, które usuną was w momencie, gdy będziecie chcieli wykonywać swoje zadanie niepolskie. Bo nie jest Polakiem ten, kto głośno krzyczy Polska, Polska i kompromituje te hasła. Tylko Polakiem jest ten, kto pracuje dla Polski. A odsłonięcie tego pomnika to ukoronowanie kilku lat starań, wysiłków, upokorzeń także, które wąską grupę ludzi dowiodły do tego, że mogą odsłonić pomnik. Wąską naprawdę, bo wszystkich nas nazywano ruskimi szpiegami. Wyzywano w najgorszych słowach. Nie mówię tego, żeby rozjątrzać, tylko żeby ustawić właściwy
paradygmat tej sprawy. Właściwie fundament, na którym możemy rozmawiać o stosunkach Polski z Ukrainą. Nie ma dobrych stosunków Polski z Ukrainą bez wyznania win przez władze Ukrainy, przeprosin wobec narodu polskiego, ekshumacji i godnego pochówku ofiar zbrodni ludobójstwa wołyńskiego popełnionego przez Ukraińców na Polakach. To proste, ale tak trudno przechodziło to przez usta polskich polityków. Odezwał się niejaki Jan Grabowski, który znowu szkaluje nas Polaków. Oskarża Polaków o współudział w Holokauście. To najnowszy jego tekst na łamach periodyku The Jewish Quarterly, gdzie pisze po prostu o współudziale Polaków. Ja już Państwu mówiłem, ale powtórzę to jeszcze raz. Młody Jan Grabowski przyjechał do Montrealu. Przygarnęła go polska rodzina polskich patriotów, która mi o tym opowiadała. I szukał długo możliwości zrobienia kariery w Kanadzie. Nic mu nie wychodziło. Aż pewnego dnia przyszedł i mówi, no tak, będę mówił o tym, jak Polacy mordowali Żydów i to jest dobra droga do kariery. Wtedy go wyrzucono z tego polskiego domu. Wyjechał do Ottawy, no i tak karierę robi do dziś. Ot, po prostu taki człowiek. Nikczemny. Spójrzcie, ukraińska dziennikarka Diana Panchenko mówi o skali korupcji i złodziejstwa na Ukrainie. Oskarża obecne władze Ukrainy o kradzież nawet 50 miliardów dolarów z pomocy przekazywanej na wysiłek wojenny Ukrainy. To jest cały podcast pani Panchenko, ale proszę, to jest zauważalne na Ukrainie, dlatego słabnie entuzjazm do obrony, dlatego słabnie opór na froncie. Nie można bogacić się na krwi swoich ziomków, chyba że jest się człowiekiem nikczemnym i podłym. I artykuł 142 kodeksu karnego. Źle przywołałem. Tutaj jest właściwy artykuł. Artykuł 142 kodeksu karnego odnosi się do organizowania Legionu Ukraińskiego w Polsce, na co nie może być zgody Polaków. Nie mogą obce jednostki być organizowane na terenie Polski. Po co? Po to, żeby terroryzować Polaków? Ten artykuł 142 obowiązującego przecież kodeksu karnego brzmi: kto wbrew przepisom ustawy prowadzi zaciąg obywateli polskich lub przebywających w Polsce w RP cudzoziemców do służby wojskowej w obcym wojsku lub do obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Panie Tusk, zrozumiał pan? W Małopolsce wreszcie przerwano pat i wybrano marszałka. Nie został nim preferowany przez prezesa Kaczyńskiego Łukasz Kmita, tylko marszałkiem został Łukasz Smułka. Łukasz Smułka, który został marszałkiem województwa małopolskiego, to jest wychowanek i człowiek Andrzeja Adamczyka. A więc widać, kto tam rozwala już tą partię dokumentnie. Człowiek Adamczyka wygrał na tym, gdzie bito się o Kmitę. Dwóch radnych wystąpiło z partii w geście protestu. Jest to Józef Gawron, nieznany mi, i Piotr Ćwik, którego dokonania znam. Piotr Ćwik był wojewodą małopolskim, odpowiedzialnym za oddawanie gruntów i lasów Ukraińcom w rejonach Gorlic. Ten człowiek to robił, a teraz mówi o przyzwoitości i występuje z klubu PiS-u. To także człowiek, który utrudniał nam wszystkie marsze życia i wolności Polaków i Polonii w Auschwitz. Stwarzał problemy, utrudniał i był wrogi wręcz wobec tych marszy. Teraz usiłuje się przedstawiać jako patriota. Nie kupuję tego, panie Ćwik. Pana Gawrona nie znam. Mówiłem już o tym, że ciągle szukają miejsc dla imigrantów. To zobaczcie, są doniesienia na ten temat. W Parlamencie Europejskim w Europie powstało nowe ugrupowanie, powstało ono z inicjatywy Wiktora Orbana, Patrioci dla Europy. Obok Orbana znalazł się tam były premier Czech Andrej Babiš, Austriacy z Partii Wolności, ma tam wejść też Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Z Andrejem Babišem bym uważał, bo Andrej Babiš moim zdaniem jest mocno powiązany z Rosją, był związany też z machlojkami przy aferze Orlenu w Polsce.
Agrofert Babisza tam się pojawia w działaniach wojskowych służb informacyjnych. To bardzo ciekawa historia, ale nie na okres wakacyjny. A więc przyglądajmy się temu, ale bez też ogromnego entuzjazmu, jaki mógłby na początku tej inicjatywy wybuchnąć. Oto mamy doniesienie następne. Aresztowani zostali dwaj Ukraińcy, którzy przez Polskę przemycali Somalijczyków. A więc proszę bardzo, to co mówię, rozrost podziemia ukraińskiego powiązanego z biznesem i polityką ukraińską będzie tak skutkował. Gangi ukraińskie przemycają już intruzów z czarnego lądu, a nie mogą im w tym przeszkodzić wątłe służby, no czasami ktoś wpada, tak jak w tym wypadku. Zbulwersowało mnie jeszcze inne wydarzenie z tego tygodnia. Oto prezesem banku PKO SA został pan Cezary Stypułkowski. Kim jest Cezary Stypułkowski? Przede wszystkim Cezary Stypułkowski jest tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o kryptonimie Michał. A oprócz tego był szefem banku handlowego w czasie, gdy ten bank angażował się w aferę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Świetne korzenie. To też pokazuje prawdziwe oblicze rządu Tuska, jeżeli taki człowiek zostaje szefem głównego banku. W zamian za co? No choćby za to, że w czasach, gdy był szefem niemieckiego mBanku w Polsce, Platforma Obywatelska otrzymała z mBanku 20 milionów złotych kredytu na kampanię wyborczą. 25 milionów. To by wiele tłumaczyło. I czy wreszcie, skoro Tusk zrezygnował, mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, zrezygnował z reparacji wbrew polskim interesom, zdradzając de facto polskie interesy, to czy teraz Niemcy nie wystąpią z żądaniami reparacji za ziemie zachodnie? Ku temu to zmierza i to będzie. I wspomnijcie moje słowa, bo teraz można powiedzieć, że jestem przeczulony. Tak, będziemy płacić odszkodowania Niemcom. Tak to się skończy. I temu miała służyć podprogowo niejako wizyta kanclerza Scholza. Kończąc te krótkie, wakacyjne. Kończąc ten krótki wakacyjny komentarz, zapraszam Państwa jeszcze raz 14 lipca do Domostawy i miesiąc później, 13 i 14 sierpnia do Oświęcimia. W Oświęcimiu będzie już 6 Marsz Życia i Wolności Polaków i Polonii. Oświęcim Auschwitz. Spotkamy się tam ze znanymi Wam i lubianymi prelegentami. Będą książki, będą odczyty, będzie piękny koncert i będzie w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Kolbe, także marsz pod ścianę straceń i na mszę świętą na terenie obozu Auschwitz. Jednocześnie, jeżeli chcecie wspomóc nas w organizacji tego marszu, tutaj macie link do zrzutki, gdzie można ciągle wpłacać pieniądze na organizację tego marszu albo tradycyjnie na mojej stronie Wyspa Wolności. Tylko jeżeli wpłacacie na stronie Wyspa Wolności, to wpłacajcie z dopiskiem Marsz Życia i Wolności albo Marsz w Oświęcimiu, żebyśmy wiedzieli, że to są pieniądze przeznaczone na tą imprezę. Zapraszam wszystkich i do Domostawy 14 lipca i potem 13 i 14 sierpnia do Oświęcimia. Bądźmy razem. Zdrowia i wolności. Pierwsza pozycja to Feliks Koneczny i rozwój moralności. Następnie mamy książkę Kacpra Kity Saga rodu Lepenów. Również wspaniała pozycja. Nie może również zabraknąć książki arcybiskupa Fultona Sheena Deklaracja Niepodległości. A następnie Duchowy Przewodnik po Polsce.
Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś o duchach, to polecam. Następna interesująca książka to Orientalizm Edwarda Seda. I kolejny tytuł, który zdecydowanie należy znać, to Boży Pył Codzienności Witolda Gadowskiego. Następne polecenie to Podziemny Świat Włoskiego Futbolu Tobiasa Jonesa. I ostatnia, choć równie ważna pozycja, to Stanisław Sorkowski Tajemnicza Podróż. Nie zabraknie też poleceń dla zdrowotności. Doktor Life i Rongel Life Booster, jeżeli chcecie żyć długo. Oraz dla tych, którzy chcą poradzić sobie ze stresem. Doktor Life Sen and Stress Adaptogen. Polecamy.